de la casa. Otworzyć. To ty? Za moją córkę, Amandę Jane. Droga zemsty. Występują panie Dexter, Washington. Czy to dobry pomysł, żebym to robił? My negocjujemy, Washington. Pański klient nie kwestionuje zarzutów? Ja ich nie kwestionuję. Wyjaśniłem panu Lee, że jeśli nie mogę panów przekonać, nie powinien przyznawać się do winy i zaryzykować w sądzie. Jak duże ma szanse? Dość duże. To lepsze niż reklama, na której ucierpi państwa bank, gdy wyjdzie na jaw, że mój klient z łatwością przedarł się przez wasz system zabezpieczeń. Prawda, panie Lee? Nie było to trudne, parę ruchów i byłem w systemie. Ponad milion państwa klientów wierzy, że ich pieniądze są bezpieczne. Mój klient powie w sądzie, że jeśli on to zrobił, to każdy amator może opróżnić konta państwa klientów w kilka godzin. Czy klientom się to spodoba? Ma pan dla nas jakąś propozycję? Zatrudnijcie pana Lee. Dlaczego? Bo najlepiej zna się na komputerach. Sforsował system zabezpieczeń, którego założenie kosztowało majątek. Zainstaluje państwu system, przez który nikt się nie przedrze. Lepiej, żeby srał komuś, siedząc u was. Muzyka. Panie Dexter, co znaczy lepiej, żebym srał komuś, siedząc u nich? A nie siedział u kogoś i srał im. Zdjęcia. Nie wiem, jak pan to zrobił. Może kiedyś się odwdzięczę. Może kiedyś to zrobisz, Washington. Na motywach powieści Frederica Forsytha. Poszukiwany mściciel. Poważna oferta. Cena nie gra roli. Steven Edmonds. Pan dał ogłoszenie? Tak. Kiedy możemy się spotkać? Nie możemy. Nie chce pan tej roboty? Nawet jeśli ją wezmę, nie spotkamy się. Tak pracuję. Bardzo niewygodne. Lubię człowieka obejrzeć. A ja lubię, gdy mnie nie oglądają. Specjalizuje się pan w znajdowaniu rzeczy? Co zginęło? Mój syn. Prawie rok temu. Gdzie? W Bośni. Pojechał z pomocą humanitarną. Pracował za małe pieniądze, dostarczając paczki. I zniknął.
Użyłem wszelkich swoich wpływów, a nie są małe. Jestem Steven Edmonds. To panu coś mówi? Słyszałem o panu. Jak dotąd, to mi nie pomogło. Moje poszukiwania utknęły w martwym punkcie. Jak się nazywa syn? Ricky. Richard Edmonds. To mój syn. Czy pan to rozumie? Sądzę, że tak. Potrzebne mi informacje na temat jego działalności w Bośni. Mam dużo materiałów. Wszystko, co wiąże się z jego zniknięciem. Proszę je przynieść jutro do Ellsworth Building o 14:00. Wjechać schodami na pół piętro. Nie podoba mi się to, że rozmawiam z kimś, kto nie ma twarzy ani nazwiska. Mam coś od pana odebrać. Skąd wiem, że to pan? A skąd bym wiedział, do kogo podejść? Nie podchodziłbym do białego gościa, mówiąc, dawaj, co masz. Chyba, że byłbym szaleńcem. Pracuje pan dla niego? Przyjaźnimy się. Jak się nazywa? Nie moja, ani nie pańska sprawa. Cześć, tato. Pracuję dla organizacji Loaves and Fishes. Cztery wozy z napędem na cztery koła i ciężarówka. Prowadzi ją Kanadyjczyk, John Slack. Zatrudnia mnie i Nadię. Dostarczamy rzeczy potrzebującym. John jeździ na austriacką granicę i przywozi rzeczy. Ja z Nadią je dystrybuujemy. John robi swoje bez względu na wszystko. Nadia jest cudowna. Serbowie wywieźli ją z domu, zabili jej rodzinę. Ale nie ma w niej goryczy, tylko determinacja do tego, by pomagać jak może. Cieszę się, że tu przyjechałem. Mam nadzieję, że zrozumiesz, że nie marnuję sobie życia ani twoich pieniędzy. Muszę kończyć. To mój syn. Czy pan to rozumie? Sądzę, że tak. Nic mi się nie stanie. To uroczy facet. Znajdzie go pan? Tym się zajmuję. Kiedy pan zacznie? Już zacząłem. Bośnia i Hercegowina. Dzień dobry. Cel pańskiej wizyty, panie Bishop?
Jestem dziennikarzem. Piszę artykuł na temat małych organizacji humanitarnych. Witamy w Bośni i Hercegowinie. Oby znalazł pan materiał, którego pan szuka. Witamy, panie Bishop. Miłego pobytu. Jak ci na imię? Victor. Pomożesz mi? Szukam informacji. Sporo za nie zapłacę. Rozumiem. O jakie informacje chodzi? Dotyczące młodego Amerykanina, Rickiego Edmondsa. Zaginął w waszym kraju około rok temu. Niestety, tak jak wielu innych, panie Bishop. Chcę go odnaleźć. Gdybyś mógł zasięgnąć języka. Edmonds? E-M-O-N-D-S. Tak, tygodniowa emisja. Kwota 10 tysięcy dolarów? Zgadza się. W gotówce? Tak. Ogłoszenie będzie ukazywać się od jutra do soboty. Treść. Poszukiwany Amerykanin Ricky Edmonds, ostatnio widziany w Kosowie w 95. Nagroda 10 tysięcy dolarów w gotówce. Co tu gotujecie? To w pokojach zabronione. Widzieliście moje ogłoszenie? Jeśli mnie zabijesz, nie zyskasz nic. Nie tylko wy czytacie ogłoszenia. Wielu będzie zainteresowanych choćby częścią tych pieniędzy. Nic nie wiem. Wielka szkoda. Zamknij się. Zrobimy interes. Chcesz to? Czy to? To? Na pewno? Dobry wybór. Spróbujmy jeszcze raz. To Zoran Zilić. Wyjechał z kraju. Kto? Nic więcej nie wiem.
Rok temu był w regionie Bianca Luba. To byli jego ludzie. Nowi rekruci, sprawdzał, jak sobie radzą. Znasz któregoś? Pamiętam jednego. Miał na imię Milan. Nazwisko nie znam. Radek, czy Rajak, gdzie go znajdę? Jest niedostępny. Wstąpił do zakonu świętego Michała. Mnisi ślubują milczenie. Chwilę temu i ty nie zamierzałeś mówić. Witaj, Milanie. Nie bój się. Jestem przyjacielem. Przyjechałem naprawić wielką niesprawiedliwość. Wierzę, że wiesz, co się stało z tą dwójką ludzi. Coś się stało. Byłeś tego świadkiem. Pomożesz mi postawić tego człowieka przed sądem, jeśli on za to odpowiada. Wszyscy za to odpowiadamy. Byli tylko mali chłopcy. Bawili się. Czekali na jedzenie. Jeden leżał na drodze. Uciekajcie! Zilic kazał mi wziąć jedno z ciał i wrzucić je do dołu. W domu była kobieta. Próbowała się ukryć. Wychodzić. Puśćcie mnie, Ricky! Ricky!
Gozy! Gozy! Obić ode! Gozy! Uradiš na hoće. Ne sramiš radi Petra. Uradiš na hoće. Pasi go u ove hlajna. Brzi! Bye bye. Do widzenia. Panie Edmonds, przykro mi poinformować pana, że szczątki zwłok pańskiego syna odnaleziono razem ze szczątkami Nadii Tudjman i sześciorga dzieci. Tożsamość potwierdziły badania DNA. Udało mi się ustalić, że zbrodnie te popełnili członkowie serbskiej organizacji paramilitarnej, dowodzonej przez Zorana Zilicia, przebywającego na wolności zbrodniarza wojennego. Pan Edmonds? Tak. Wynajął mnie pan, żebym odnalazł pańskiego syna. Stamtąd dobrze pana słyszę. Lubi pan, gdy pana nie oglądają. Przykro mi, że tak się stało. Prawda... Nawet najbardziej przykra, jest lepsza niż niewiedza. Dziękuję. Wykonał pan zadanie. Moim zdaniem w połowie. Informacje o pańskim odkryciu przekażę odpowiednim władzom. Rozmawia pan z odpowiednią władzą. To znaczy? Zilic powinien zostać postawiony przed sądem. Przez pana? Tak. Pomoże mi pan go znaleźć, a zajmę się resztą. Nie chce pan być zamieszany w nielegalne działania? Legalne czy nie, już jestem w nie zamieszany. Skąd ta propozycja? Ricky nie był pana synem. Nie każde zło da się naprawić, ale trzeba próbować. Nie każde zło da się naprawić, ale trzeba próbować. Tak to było? Nie wypominaj mi moich złotych myśli. Nie ośmieliłbym się. Po śmierci majora brakowało pieniędzy. To było proste.
Major miał pełno złotych myśli. Zebrałam je z okresu 35 lat. Bardzo mi go brakuje. Miło widzieć, że się uśmiechasz. Martwię się o ciebie, Calvinie. Obyś zawitał kiedyś w prawdziwym świecie. Teraz w nim nie jestem. Świat absolutnego dobra i zła to na ogół świat szaleńców, fanatyków religijnych albo ludobójców. Dobrze, że do nich nie należysz, ale nie możesz wiecznie podążać tą drogą. Nic nie trwa wiecznie. Ale nie czas schodzić z tej drogi. Człowiek odpowiada przed swoim sumieniem. Mark Twain. Tak. Ale mógł to też powiedzieć major. Za bardzo się o mnie martwisz. Może zamiast tego powinnam się modlić. Tak. Do mnie należy pomsta, mówi pan. Masz gdzieś to, co stanie się z tą bestią? Ważne, że dostarczenie informacji komuś, kto zamierza złamać prawo, czyni mnie współwinnym. Kongresman nie może pozwolić sobie na taką reklamę. Kogo wynająłeś? Nie znam jego nazwiska. Nie spotkaliście się? Taki postawił wymóg. Mam się dowiedzieć, powiedzieć tobie, a on przywali Ziliciowi? Jeśli nie chcesz mi pomóc, zrobi to ktoś inny. Nie powiedziałem, że nie pomogę. Ricky nie żyje od roku, a Zilic jest wciąż na wolności. Nie zasługuje na to, żeby oddychać. Pomóż mi go znaleźć. Panie Devereaux, nie ma pan nic więcej do powiedzenia komisji w sprawie zlecania operacji, jak się pan wyraził, wrogiemu elementowi? Jak mówiłem, czasem to konieczne. Ale w stosunkach z tymi elementami pan, jako zastępca szefa CIA, starałby się o wyważenie celów i środków. Jeden cel uświęca wszelkie środki. Bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych i narodu amerykańskiego. Chyba się co do tego zgadzamy. Nie mam dalszych pytań. Dziękuję, panie Devereaux, za publiczne ośmieszenie mnie. Święte słowa. Bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. Witaj, Frank. Masz chwilę, Paul? Czy moje zeznania były niejasne? Dobrze uchwyciłem sens, choć nieco nieczytelna była część o celach uświęcających środki. To doktryna wyboru mniejszego zła w imię wyższych racji. To ma pan na myśli? Jaki to ma związek z naszą dyskusją? To szczątki młodego Amerykanina, Rickiego Edmondsa. To pech. Było tam też sześcioro dzieci i kobieta. Słucham pańskiego komentarza, panie kongresmenie. Odpowiada za to Zoran Zilic. Oszczędzę panu udawania, że pan go nie zna. Lunch w RPA. Bez komentarza? Jak pan zapewne wie, czasem interes państwa wymaga tego, by zjeść kolację z diabłem. Pan McBride zachował odpowiedni dystans. Zwiążemy się z kimś, komu grozi oskarżenie o zbrodnie wojenne? Zbrodniarze wojenni wielokrotnie byli naszymi sprzymierzeńcami. Pamięta pan Wernera von Brauna, architekta naszego programu kosmicznego? Nie wszyscy są tak utalentowani. Na ogół oszczędzają nam konieczności popełnienia zbrodni przez nas samych. To jest właśnie zlecanie operacji na zewnątrz. Już o tym rozmawialiśmy.
Przepraszam, ale śpieszę się na spotkanie. Dać się tak sfotografować. Nalegałeś na to spotkanie. Zilić wybrał miejsce. Ty powinieneś je wybrać. Tak, ale nie usprawiedliwiaj się, Frank. Słyszę to od ludzi, którym nie muszę ufać. Na następnym spotkaniu z Ziliciem rozpoczniesz projekt Sokoła Wędrownego. Nie daj się sfotografować. Republika Południowej Afryki. Kapsztad. Coś się panu podoba? To żart? Wszystko. Niesamowity kraj. Moja ojczyzna. Chcę, żeby taka została. Długo jeszcze nie zacznie jej doskwierać nadmierny rozwój. To tyłek szczura? Tak, proszę pani. Słodki. 30 lat temu był dużo większy. Co to takiego? Dawne miejsce spotkań zwolenników apartheidu. Zrobimy jeszcze jeden przelot? Pan płaci. Możemy latać, ile pan chce. Co to? Prywatny samolot dwusilnikowy. Leci drugi raz. Chcę wiedzieć, kto to i skąd się tu wziął. Już się robi. Od jakiegoś czasu nikogo tu nie ma. Naprawdę? Interesujące. Piwo? Chętnie. Wpadło panu coś w oko? Dobre pytanie. Tu jest ten opuszczony kamieniołom? Prawie dokładnie tutaj. Ma pan dobrą orientację? Tak. Tam są drzwi. Muszę już iść. 300, panie Dawson. Proszę, 400. Bardzo przyjemna wycieczka, pani Curtis. Dziękuję. Także za piwo. O ile był większy? Powinien pan sobie wytatuować kurczaka.
Pan Zilik? Zilić. Ale nieważne. Proszę usiąść, pani Curtis. Dziękuję. Nieczęsto rozmawiam o interesach w takim miejscu. Tutejsze wina są wyśmienite. Proszę się przyłączyć. W pracy nie piję. Czy ja mogę? To pańskie pieniądze, pani Zilić. Co to za oferta pracy? Zna pani okolice Stellenbosch? Tak. Niedawno przelatywałam nad nią z klientem. Naprawdę? Z Amerykaninem, który miał tatuaż z uśmiechającym się szczurem. Szczurem? Na przedramieniu. Kim był ten szaleniec? Przepraszam, nie rozmawiam o moich klientach z innymi potencjalnymi klientami. Czy coś go zainteresowało? Nie rozmawiam o moich klientach. I pan by tego ode mnie oczekiwał. Ten mężczyzna musiał się jakoś nazywać. Nie przyjmuje pan odpowiedzi odmownej? Nie często. Jego nazwisko to nie pańska sprawa. Dobrze zapłacę. Bardzo dobrze. Panie Zilić. Proszę poszukać innego pilota. Popełnia pani błąd. Błędem było to, że tu przyszłam. Dawaj torbę. Waszyngton. Mylisz się co do Emila. Jest cudownym facetem. Nic mi nie będzie.
Mam raport od Zilicia. Ktoś wynajął samolot i parę razy przeleciał nad budynkiem. Kto wynajął samolot? Amerykanin. Z tatuażem roześmianego szczura na ramieniu. W Bośni ktoś posługujący się nazwiskiem Bishop pytał o zniknięcie Rickiego Edmondsa. Znalazł informację o Ziliciu. To ten sam facet? Czy to ma związek z kongresmenem Flemingiem i zdjęciem? Nie ma zbiegów okoliczności. Sprawdź to. Może Zilic to za duża odpowiedzialność. Nie ma mowy o szukaniu zastępcy. Pod koniec wojny w Wietnamie była jednostka o nazwie Szczury Tunelowe. Odwalali brudną robotę. Nad ich barakiem widniał rysunek uśmiechniętego szczura. To byli szaleńcy. Może któryś zrobił sobie taki tatuaż. Czy któryś jeszcze żyje? Trudno powiedzieć. Byli więcej niż odważni. Jeśli któregoś spotkasz, pozdrów go ode mnie. Przydałyby się nazwiska. Powiesz mi, o co chodzi? Zawsze prosicie o wiele i nic nie wyjaśniacie. Czy któryś z nich, będąc w dobrej formie fizycznej i psychicznej, mógłby dokonać zamachu? Kto wie? To było 30 lat temu. Racja. Przeszukiwanie bazy danych. Szczury tunelowe. Jednostki specjalne. Wyszukiwanie. Nie żyje. Zamordowana córka. Miło pana widzieć, agencie Smith. Jak pomóc Departamentowi Obrony? Jak wspomniałem, chodzi o bezpieczeństwo państwa. Rozumiem. 2 lata temu zabito Amandę Dexter. Aresztowaliście Emila Delgado. Tak. Złożył kaucję i zwiał do Panamy. Jak rozumiem, ktoś go tam dopadł. Wielu ludzi chciało wytrzeć nim podłogę. Czarował młode dziewczyny z dobrych domów, rozkochiwał je w sobie i nakłaniał do nierządu. Tak było też z Amandą Dexter. A jej ojciec, Calvin Dexter? To znaczy? Czy miał coś wspólnego z zabójstwem Delgada? Podejrzewaliśmy coś, przeprowadziliśmy dochodzenie. Potrzebna mi kopia raportu ze śledztwa. Bezpieczeństwo państwa? Zgadza się. Siły specjalne. Szczur tunelowy. Odznaczenia wojskowe. Ściśle tajne. Córka bohatera. Mam cię. Myślisz, że to on? Doświadczony, wyszkolony, zniknął nam z oczu. Lepiej niech zniknie na zawsze. To bohater wojenny. 2 srebrne gwiazdy, 3 brązowe, parę purpurowych serc. I mean,
Mamy zabić bohatera wojennego, żeby chronić zbrodniarza? Ta praca nie jest pozbawiona paradoksów. Znajdź Dextera i zakończcie to. Jakiś trop? Może, badam sprawę. To dobrze. Lubię, gdy wszystko układa się w całość. Już zamknięte. Departament Obrony. W czym mogę pomóc, panie Smith? Zna pani Calvina Dextera? Był kiedyś naszym prawnikiem. Kiedy go pani ostatnio widziała? Jakiś czas od zakończenia naszych spraw prawnych. Był naszym przyjacielem. Był? Przeżył tragedię. Stracił córkę. To bolesna strata. Po tym straciliśmy kontakt. Zeznała pani, że był u państwa, gdy zamordowano zabójcę jego córki. To prawda. Dużą część nocy spędziliśmy na wspomnieniach. Przekażę mu pani wiadomość? Mówiłam, nie widziałam go od kilku lat. Prawda to często kłamstwo, które czeka na ujawnienie. Gdy się pani z nim spotka, proszę mu powiedzieć, że wiemy, co zamierza. Nie jesteśmy temu przeciwni, ale my chcemy zdecydować, kiedy. Jeśli wyjdzie temu naprzeciw, będzie to z korzyścią dla wszystkich. Obawiam się, że nie mogę pomóc, panie Smith. Proszę do mnie zadzwonić. Albo niech zrobi to pan Dexter. Jestem pod tym numerem. Dziękuję za poświęcony czas. Wiem, że była pani zajęta. Słyszałeś. Wie, co robisz. Wydaje mu się, że wie. Nie byłoby bezpieczniej mu pomóc? Z takimi ludźmi nie robię interesów. Jeśli znów zadzwoni, powiedz, że przekazałaś wiadomość. Nie powinieneś tracić wiary w prawo. Nie straciłem jej, ale wątpię w sprawiedliwość. Muszę iść. Dziękuję. Uważaj, Calvinie. Republika Południowej Afryki. Namibia. Hala przylotów. Pomogę pani. Idziemy do autobusu. Już jest. Dziękuję. Opuścił terminal. Excuse me.
Gdzie jest ten mężczyzna? Do Namibii przyleciał człowiek odpowiadający rysopisowi Dextera. Nie nawiązał kontaktu. Nie odpowiedział na propozycję? Jeszcze nie. Ostrzeż bazę w RPA. Jeśli zostanie zatrzymany, zabij go. Rozpoczynamy projekt Sokoła Wędrownego. Możesz być dumny, że bierzesz w nim udział. 2 gramy plutonu do celów wojskowych. Z zapasów rosyjskich i serbskich. Dodać zilicia i zamieszać. Czy wstrząsnąć? Wpadnij do niego do RPA. Posłuchaj o Dexterze. Frank, to tylko praca. Nie jesteś taki. Namibia, niedaleko granicy z RPA. Peter Dexter. Co słychać? Co u ciebie, Biki? W porządku, szefie. Jak stary? Jak pan? Starzeje się. Ale wciąż mógłby zatańczyć z diabłem. Niebieska książeczka. Sprawdzą? Na bank. Kapsztad, Republika Południowej Afryki. Na razie. Pokój na nazwisko Gettings. 300. 300 randów. Walterze. Walter Moran. Wiem, gratuluję dowództwa jednostki. W Islandii nie szło tak dobrze? Przyleciał do Namibii.
I to wszystko. Nie przekroczy granicy, jeśli nie wie, co robi. Zna się na rzeczy. Gdy go znajdziemy, zlikwidować go? Jeszcze nie. Ma być zatrzymany. Zbierz ludzi. Podwieźć cię? Znajdę coś. Jak się masz? Dobrze. Muszę coś odebrać. Tak. O 9:00. Na razie. To ty? Za moją córkę, Amandę Jane. Frank, długo to trwało. Za długo. Kiedy się stąd wydostanę? Niedługo. Wiesz, kto wynajął samolot? Obserwujemy go. Lepiej, gdybyście go pochowali. Rób, co ci mówią i będzie dobrze. Ty tu rządzisz, Frank. Cześć, sir. AR-15, C4, spłonki. Masz wszystko? Chyba tak. Pokwitowanie? A odliczę sobie od podatku? Tak. To wyjdzie teraz. Wiesz dokąd? Dostawa gwarantowana. Szukasz towarzystwa, bracie? Masz stawkę całonocną? Dla ciebie mam dobrą cenę. To mi odpowiada. Dexter wrócił do pokoju. Zostań z nim, póki nie przyjadę. Nic nie rób, jasne? Co, Frank? Opowiedz mi o negocjacjach, które mam prowadzić. Za 3 dni polecisz do Jemenu. Pewnym ludziom zaproponujesz sprzedaż pewnego towaru. To jego próbka. Co to za towar?
2 gramy plutonu do celów wojskowych. Będą chcieli sprawdzić materiał, co potrwa parę dni. Potwierdzą, że jest tak, jak mówisz. Powiesz, że możesz zdobyć więcej. Co to za ludzie? Islamska grupa fundamentalistyczna. Im chcecie sprzedać coś takiego? Nie pozwoliłbyś, by taki materiał dostał się w ich ręce. Tak? Mówi Moran. Dexter jest w swoim pokoju w hotelu. Na pewno go nie likwidować? Zaczekajcie na mnie. Mam udawać, że im to sprzedaję? Podasz cenę. Będą się targować, ale w końcu się zgodzą. Musisz doprowadzić do porozumienia, zanim sprawdzą towar. Gdy wrócą, zadowoleni, podniesiesz cenę o 5 milionów dolarów. Będą musieli się skonsultować. Gdy to zrobią, twoja misja dobiegnie końca. Potrzebna im akceptacja kogoś ważniejszego, może tego najważniejszego. Zilić, nie jesteś tylko kolejnym psychopatą. Tak jest od dłuższego czasu. Słyszę cię, Moran. Nie wszystko poszło dobrze, wymknął się. Sukinsyn. Uważaj na siebie, staruszku. Thank you.
Mamy problem z bezpieczeństwem. Jeden człowiek martwy. Idziemy, Zilić. Zabierzcie go do schronu. Trzeba przenieść Zilicia. Kłopoty? Dexter się wymknął, ale jest na terenie. To niedopuszczalne. Taki jest fakt. Uruchamiaj projekt. Gracze nie są gotowi. Nie obchodzi mnie to. Napraw sytuację. O 13:00 start projektu. Wiesz, dlaczego wszyscy nienawidzą Ameryki? Bo wy i ta wasza demokracja to hipokryzja. Poradzę ci coś. Nie gryź ręki, która cię karmi.
Idę po Zilicza. Pas startowy gotowy. Na mój sygnał przyprowadzisz go. To twój transport, Zilicz. Opuścić klapy, wysunąć podwozie. Czy on nie jedzie po pasie? Nikogo nie ma w środku. Co on robi? Wyżej.
Panie Smith? McBride. Upewniam się, z kim mam do czynienia. Nie masz o tym pojęcia. Znam go. Jak się nazywa? Zdradziłeś mnie, McBride. Jeśli go nie zabijesz, oddaj go nam. Masz bardzo zły pomysł. Bezpieczeństwo państwa. Co? Odwołujesz się do mojego patriotyzmu? Powinienem się wstydzić. Zastrzel go. Wstań. Wstań. Zilicz za dużo wie. Wasz problem. Teraz też twój. Dokąd jedziemy? Zapłacę ci. Czego chcesz, Dexter? Boże. Przesyłka z Bośni zostanie dostarczona za 5 minut. Dlaczego to robisz? Pamiętasz wiosnę w Bianca Luba? Opuszczona farma. Dzieciaki.
Młody Amerykanin próbował cię powstrzymać. To prezent dla jego ojca. Dobrze, żebyś to wiedział. Z satysfakcją informujemy Państwa o zatrzymaniu Zorana Žilića, poszukiwanego w związku ze zbrodniami wojennymi popełnionymi na ludności Bośni i Hercegowiny, a także z zabójstwem Rickiego Edmondsa. Zatrzymanie Žilića.